Ten rok jest dla nas, myślę, wszystkich rokiem i trudnym, i rokiem, który postawił na różne ograniczenia i wyzwania. Stąd też dzisiejsza uroczystość zakończenia roku szkolnego, niestety, ale odbywa się w tak ograniczonym zakresie. Ale dla mnie to jest taki radosny dzień, gdzie kończymy zajęcia, mówię tutaj o nauczycielach, ale również i o uczniach. Rozpoczynają się wyczekiwane wakacje. Mam nadzieję, że wszyscy z Was te wakacje rozpoczęliście i zakończycie szczęśliwie. Ale również chciałbym parę zdań powiedzieć na temat tego roku szkolnego. Nieprzypadkowo zakończymy rok, obchodzimy tutaj w szkole numer 12. Chcę powiedzieć, że w corocznych rankingach szkół 12 lat, bo tak chcecie powiedzieć, zawsze jest tej tak zwanej złotej dziesiątki. W tamtym roku była również ten, jeśli chodzi o województwie, jeśli chodzi o szkoły i uczniów. Jestem z tego bardzo dumny i gratuluję Pani Dyrektor, Rady Pedagogicznego i Wam przede wszystkim uczniom, którzy do tej szkoły uczęszczacie. Bo zawsze ile się wspomina ten czas, kiedy było się uczniem, tak też kiedyś chodziłem do szkoły podstawowej i powiem tak, że czasami wraca myślami do tych czasów, kiedy wchodził do szkoły, to są przyjemne momenty w sensie wspomnieniowym. Życzę, ponieważ jesteście dzisiaj tutaj jako absolwenci 8 klasy, kończycie szkołę, życzę, żebyście takie zachowali w pamięci same dobre momenty, a i oczywiście nowej szkole, do której zdobywali pogłębiali naszą wiedzę i żeby ta szkoła też dała nam dużo wiedzy i satysfakcji, żebyście mogli nawet rozwijać jakiekolwiek możliwości. Kończąc, życzę wszystkim bezpiecznych, radosnych i cierpliwych wakacji, w Ukrainie i wszystkiego dobrego. Rozpocznie się niebawem. Mam nadzieję, że w tych warunkach, które